Drogi widzu. Wszystko co mówię na tym kanale to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Nie musisz się z nią zgadzać. Co ty tu robisz? Nie musisz też słuchać. Co ty tu robisz? Ale ja jest Tutaj motywem przewodnim jest prawda. Mam nadzieję, że... Jak ty tu kanał będzie gromadził jak największą ilość ludzi, dla których ważna jest prawda. Prawda, a nie jakiś obraz wykreowany. Tutaj chciałbym, żebyśmy kłaniali się prawdzie, a nie kłaniali się obrazowi. A kto jest obrazem, a kto jest prawdą, to polecam. Takie dzieło, które się nazywa Biblia, i tam jest taki. taka postać, która to dokładnie wyjaśnia, żeby nie robić kazania. Ok, słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz. Tak trochę enigmatycznie rozpocząłem, ale chciałem Wam przekazać faktycznie z dwie, trzy rzeczy. To jest, słuchajcie, po prostu trzy lata temu, podczas największych w historii poszukiwań w Polsce, poszukiwań zaginionego dziecka, zaginionego Dawida. Ja nie zrobiłem żadnej wizji. I żeby to dobrze zrozumieć, ja uważam, że Klimuszko, ojciec i pan Krzysztof, bardzo dobrze opisywali, co dzieje się w przypadku takich najbardziej nagłośnionych spraw, że są one niezwykle trudne, co byliśmy w stanie zobaczyć. Dodatkowo też ojciec Klimuszko mówił, że już ekstremalnie trudne jest, gdy zaginionym jest dziecko, a im młodsze dziecko, tym trudniej. I teraz, gdy ta sprawa była żywa, to poprzez mass media miliony Polaków poprzez swoje umysły generowała spotęgowane myśli, naładowane energią emocji i to wszystko było. Ukierunkowane na obraz, jaki był przedstawiany w mediach, czyli na obraz tragedii. Tragedii. Czy gdziekolwiek w mediach słyszeliśmy o duszy? Być może, ale ja sobie nie przypominam. Większość tej energii była skumulowana na tym najgorszym na tragedii, krwi, morderstwie, samobójstwie. Nawet jak te słowa wymawiam, to czuć ich energię. I prawie wracamy do tamtych wydarzeń z tej pozycji. I teraz jest ekstremalnie trudno przebić się przez to wszystko. Żeby zobaczyć, gdzie jest ciało zaginionego dziecka. I tu jest najlepsze. Ja nie wykonałem żadnej wizji. Przebić się przez zło. To jest zło zostawić. Ja to zostawiłem. Ja się zagłębiłem w swoim wnętrzu, i w tym poczuciu, w środku, poczułem i tu muszę troszkę tak enigmatycznie powiedzieć, żeby nie wyjść na wariata ale po prostu poczułem, że pojawiła się niewywoływana, ale samoistnie dusza Dawida. Pamiętajcie, że teraz mówię troszkę enigmatycznie, ale to, co się wydarzyło, było w zgodzie z Pismem Świętym. Ja nie wywoływałem żadnych duchów, ani też nie wytwarzałem żadnej wizji. Dlatego to się wszystko sprawdziło. Ja po prostu zagłębiłem się w swoim wnętrzu. Zostawiłem to całe zło. Nie patrzałem na nie, nie skupiałem się na nim. I wtedy zło nie było żadnym problemem. Bo gdy jest światło, to ciemność jego nie ogarnie. I wtedy, czy poczucia, czy uczucia, czy nasze czyny, czy nasze myśli, czy nasze wizje są natchnione tym światłem. I albo są, albo nie są. Te, które się bardziej sprawdzają, są bardziej natchnione. Jest tam więcej światła, to wszystko. I tyle, i po prostu dusza Dawida przyleciała. W cudzysłowie, bo to tak nie jest, ale tak nazwijmy, żeby człowiek mógł sobie to wyobrazić na taki człowieczy sposób. Choć to się dzieje na tej przestrzeni, takiej powiedzmy, niebiańskiej. I tyle, i po prostu pokazała wszystko. A ja już jako człowiek w ten taki nieporadny, olafowy sposób jakoś starałem się wam. To przekazać. I tyle. I wszystko się wypełniło. I to Wam chciałem powiedzieć. I ja wiedziałem, ja się długo wstrzymywałem z tą audycją. I zawsze wiedziałem, że jak zrobię tę audycję, to będzie kij w mrowisko. Jak drzazga w oko. I nawet wzbraniałem się, żeby to robić. I w tą niedzielę cały dzień o tym myślałem. Napięcie we mnie rosło coraz bardziej, aż ostatnia godzina stała się takim apogeum. I kiedy w ostatnim momencie chciałem zarzucić ten pomysł, pierdypnąć to nie! To w tym momencie. I walnęła mi sikorka, wleciała mi do domu sikorka. Nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam. Nigdy. Pierwszy raz w życiu przez 40 lat mojego życia wleciał mi do domu ptak. A ile razy? Tysiące razy miałem otwarte okna, balkony, wszystko? Nigdy. A teraz przez małą szparkę Bach, wleciała mi ta sikorka, fruwała. I tam było coś mistycznego. Oczywiście, sceptyk się zaśmieje. No to. No to myślę, że wtedy nie, sceptyk nie ma potrzeby dalej słuchać. A ten, kogo interesuje, prawda, idzie w to dalej. I w tej śmiesznej sikoresce było coś mistycznego. I dokładnie, jak tu jedna pani napisała, o to właśnie chodziło: że w pewnym sensie Bóg wzbudził tego ptaszka. A było to połączone z duszą Dawida. I ja przepraszam rodzinę Dawida. Ja mam nadzieję, że trzy lata minęły. Nie trzy dni, że wydarzyła się tragedia, i już po trzech dniach ja coś mówię. Tylko trzy lata minęły. Ponad trzy lata. I zaznaczam też, że to są moje prywatne tylko opinie. Mam nadzieję, że nikomu krzywdy nie robię. Jeśli rodzina się do mnie odezwie, jestem w stanie skasować tę audycję i się uzna, że to jest coś niedobrego. Bo mam nadzieję, że to jest coś dobrego. W to wierzę. I po prostu, kiedy chciałem zrezygnować z robienia tej audycji, nie wbijać tego kija w mrowisko, to to się jednak stało. Jednak poczułem, że puu, napięcie ze mnie zeszło, jak ktoś by balonik przedziurawił i puu, wyleciało to wszystko. Po czym luz spokój i wiedziałem, że na tyle, na ile potrafię muszę to przestawić nawet w ten swój taki nieporadny sposób, za który Was przepraszam bo nie jestem krasomowcą i tyle i przedstawiłem to i poruszyłem te wszystkie odmęty <laughs> tego wszystkiego, co tu możemy obserwować w komentarzach i tych myślach, które ty atakują zewsząd. Ja to spokojnie czuję jak gęsią skórkę czy nie wiem co. Ale Pan, Pan, to mam na myśli Pan Bóg. Wewnętrznie wzmacnia, jakby, nie? I z jednej strony jest ciężej trzy razy, a z drugiej strony, jakby wewnętrznie on wzmacnia, jakby, nie? Żeby to wytrwać, nie? Jakieś takie dziwne wzmocnienie jest, nie? No i tyle, nie? E Śmiesznie to zabrzmie, jakiś stary kolej Terdychy i ten. Jakimś śmiesznym ptaszku. Jakiś sikorce mówi ten. Ale tak to wygląda, nie? Że upatruje, że to nie jest przypadek. Tylko jest w tym coś mistycznego. Właśnie ten śmieszny ptaszek, który wleciał, a potem wyleciał. Jakoś zamanifestował to, co miał zamanifestować. Ja nie twierdzę, że ten ptaszek, to, była, to był Dawid. Ja jakby wiem, co to było, ale zostawmy to, bo jest część rzeczy, która, które można mówić, a część rzeczy, które trudno jest przekazać jakby dla... Trudno jest w Matrixie przekazać, nie? No i tyle, więc po prostu wtedy padła decyzja, że tę audycję z tym Dawidem Żykowskim zrobię. Yy... No i tyle, i to taki śmieszny żart ze strony pana Boga, że gdzieś tam natknął tą wizję, i, i w tych największych poszukiwaniach w Polsce tam akurat ta wizja się sprawdziła. Pan Bóg ma takie śmieszne poczucie humoru, i, i tak zrobił, że taka te parę zdań tego jasnowica zdańska, i strzał w dziesiątkę, i tyle. Yy, no i tyle. Ja tutaj ja kocham pana Krzysztofa. Ja nie chcę żadnego interesu zabierać. Ja wiem, że tam potężne pieniądze, czy władza, czy, 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 czy jakby ta sława, władza, ta historia, proszę bardzo! Niech będzie ta historia tego świata. Niech będzie ta sława, te pieniądze. Te wszystkie gazety i portale, niech będzie, nie? Dzięki Bogu, ja mam święty spokój z tym, nie? Dzięki Bogu, tutaj tylko trochę mnie ludzi oglądają i ten, nie? Ja przecież ja tego nie zabieram, nie? Ja w ogóle sam lubię Pana Krzysztofa, nie? Co nie znaczy się, że te rzeczy, które nie zgadzam się, to będę w nich świadczył, że się nie zgadzam, tak? Ja nawet z miłości jakby przestrzegałem Pana Krzysztofa i, i w zasadzie teraz powinienem ponownie go przestrzec, bo tam coś ostatnio znowu było, ale o, już nie chciało mi się. naprawdę, błagałem Pana Boga, że nie, żebym nie musiał tego znowu robić, jakby, nie? że nie musiał, proszę Panie Boże, nie musiał znowu przestrzegać, ale. Ale jest tak, jest tak, że Pan Krzysztof znowu coś tam robi i. A już tak dobrze było, już pół roku minęło, pół roku. I znowu coś się dzieje, i, i tak lekko to powiem, że jakby takie, nazwijmy to delikatnym poczuciem, że coś takiego się stało. I jak jeszcze dwa razy będzie to. Czyli trzy razy razem się znowu to stanie, to, to wtedy może być nieciekawie, ale to mam nadzieję, że tak nie będzie, bo wtedy ja będę musiał troszkę zamilknąć, i, a lepiej, żebyśmy wszyscy żyli w zdrowiu i szczęściu, i, i żeby było fajnie. Nie? No i tyle. Dlatego właśnie ja nie chcę tutaj Krzysztofowi nic zabierać. Eee, staram się szanować, znaczy nie no, w sensie szanuję całkowicie pracę pana Krzysztofa. To nie ulega żadnej wątpliwości. Tam wszędzie za tymi historiami kryją się rodziny i dzięki temu tam wielu ludzi mogło znaleźć swoich bliskich, ale też ja pochylam się przede wszystkim prawdzie i wiem, że za częścią tych historii kryje się też pogłębienie tragedii. Nie? Ja nie uciekam od prawdy, bo przecież wszyscy, którzy obserwują pana Krzysztofa, widzą, że pan Krzysztof mówi tylko o sukcesach nie mówi o rzeczach nietrafionych nie i za niektórymi tymi nietrafionymi rzeczami też się kryją tragedie bo ja jestem właśnie częściowo wynikiem jednej z takich tragedii nie byłem świadkiem dotknęło to moich bliskich na szczęście dobrze się skończyło choć było grubo ktoś mógł nawet i życie stracić może i ta osoba zaświadczy, ale wolę nie, bo pewnie będzie bruzgała na Krzysztofa, czy ten, nie, to, to ona nie ma takiej wiary jak ja, więc może lepiej, żeby ta osoba nie świadczyła, bo by się o wiele ostrzej wypowiedziała o Krzysztofie, tak, no bo są zwolennicy, są, są też przeciwnicy, tak, A... A są ludzie, którzy, dla których ważna jest prawda, nie? Ja staram się do takich ludzi zaliczać jakby, tak? Czyli biorę pod uwagę tam, że któryś osobie się stała krzywda, tak? Ale też tłumaczę, że słuchaj, no są tysiące spraw pan Krzysztof bardzo dużo rozwiązał, czasem może się nie udać, tak? Bo to ja musiałem pana Krzysztofa tłumaczyć. Przed jego nieudanym i niebezpiecznym to ja musiałem tłumaczyć. Już tam to, że musiałem tam zapłacić pieniądze, to już mnie to ta tam ryba, szczerze mówiąc, nie? Tylko gorsze. Wolałbym zapłacić kurczę tysiaka albo dwa tysiaki, żeby nie było tego, co tam było napisane na tej kartce. Ale dobra, bo ja tutaj wchodzę w prywatne historie i teraz znowu wyjdzie, że ja chcę coś złego Krzysztofowi, a nie chcę, nie chcę. Ja po prostu chcę, jakby tą prawdę. A ona jest po prostu trudna, nie? Łatwo jest mówić tylko o sukcesach, a trudno jest mówić o prawdzie, nie? O prawdzie czyje? I o sukcesach, i o porażkach, i o tym. Więc żeby nikt nie musiał mi nic złego zarzucać, więc w tym filmie z Dawidem ja chciałem tylko wykazać po prostu trafione wizje po prostu wizje jedynych jasnowidzów, którzy tam cokolwiek powiedzieli jak ktoś zna jakiekolwiek inne wizje innych jasnowidzów udowodnione, tak, że to jest wcześniej powiedziane, tak, bo to dlatego macie tutaj te facebooki, te wszystkie smsy te wszystkie, czy, czy audycje pana Krzysztofa, to jest po to, żeby to są te dowody jakby tak, mamy ufać prawdzie, mamy badać wszystko jako chrześcijanie, więc po to są te wszystkie daty, to wszystko, tak żeby to zbadać, jakby i ocenić jakby nie? ocenić czy jakby zbadać po prostu, nie? Wszystko badajcie, to co szlachetne zachowujcie, jest napisane w Piśmie Świętym. No i tyle. Więc po prostu yy, ja tu się pochylam tylko nad tą wizją i tyle. Ja nigdy nie będę miał żadnych tam milionów dokumentów tego wszystkiego i dzięki Bogu yy, Pan Krzysztof to ma. To dobrze, cieszę się. Ja nawet nie chcę za bardzo szukać żadnych zaginionych. Yy, bo ja w zasadzie tych wizji nawet nie wykonuję, <laughs> tylko staram się modlić po prostu i, i, i coś takiego się stało. Ja uważam, że te kilka przypadków, które ja mam, to spokojnie panu Krzysztofowi chyba tam jakoś nie, za, nie zagrozi. Mam, mam nadzieję, to po prostu jakby myślę, że to, to jest taka moja ścieżka rozwoju duchowego i parę takich przygód z paroma duszami się wydarzyło, żeby mnie czegoś tam nauczyć, tak? że takie rzeczy istnieją, tak? że ten, bo ja po prostu gdzieś tam od trzech lat jakoś tam się. Zaczynam wierzyć jakby, że to wszystko istnieje. Nie? Już ciarki przechodzą, bo tu się okazuje, że naprawdę istnieje, nie? I naprawdę te dusze, ten Bóg to wszystko. O cholera, jasno, że taki... O, kurdy, hierarchia, system, że o kurde, ja to myślałem, że to ja jestem sam, pani władca na krańcu świata tu się okazuje, że no tak, tylko że ten świat do kogoś należy. No dobra, dobra. I że ja tu jestem tylko wiecie, no? Na wynajętej, na wynajętej łódce. W tym skafandrze kosmicznym, który tu się już rozpada. Już trzeba do dentysty, bo już tu się rozpada ten skafander, nie? I niedługo skończy się data ważności i skafander trzeba oddać, nie? Na tyle. No ale dopóki ten skafander jeszcze noszę, no to chcę Wam parę tych informacji przekazać. I, i też pozdrawiam Was, wszystkich podróżników tego Matrixa. Bo ten, kto te światło bierze ten, kto te pozdrowienie bierze, to, to tylko jego, jego, jego własne światło może to usłyszeć jakby, nie? Jego ciemność tego nie usłyszy, nie? Jego ciemność tego nie usłyszy. Nie, tylko jego światło. Więc jak czujesz te słowa, jak czujesz tą prawdę, taką, jak Olaf przedstawia, nie? Bo to prawda może przez każdego człowieka przemawiać, nie? Jeśli wierzysz, że troszkę minimalnie tej prawdy jest w tym dziwnym Olafie, tym dziwnym chłopaku z północy Polski, to jeśli ją usłyszysz i poczujesz, to wiedz, że to Twoje światło to poczuło, a nie ciemność. I jak ktoś zaginie, jeśli miałbym dać radę jakiemukolwiek jasnowidowi na ziemi, to bym powiedział: Nie skupiaj się na ciemności, człowieku, tylko na świetle. I wtedy, jak Pan Bóg zechce, i dusza, w zgodzie z wolą Ojca w niebie to wszystko się ułoży dobra to tak taka humorystyczna audycja słuchajcie chciałem żeby było trochę pozytywnie po prostu bo następna audycja może być trochę poważna mam nadzieję, że nagram ją zaraz a będzie ona dotyczyła niestety wojny, wojny no. czyli tego co wszyscy tam się, większość się obawia tak, ale przyszły takie sny które myślę, że mogą się sprawdzić i przedstawię je po to, że jak ktoś wierzy, to może się pomodlić. I, I może oddalimy przynajmniej skalę tego, co ma się wydarzyć. Dobra, to dzięki, że słuchaliście tych moich dziwnych wywodów. Bardzo dziękuję ludziom za wsparcie. Przede wszystkim za wsparcie duchowe i za wsparcie jakby prawdziwej ocenie sytuacji, nie A prawdziwa ocena sytuacji jest, że Kilka zdań sprzed trzech lat jest trafionych, a czasem komuś się może coś nie udać i, i może nie trafić, to wszystko, nie. A największym, jakby człowiekiem, który zebrał największą liczbę udokumentowanych poszukiwań w historii Polski jest nasz narodowy, taki flagowy, z Czuchowa, pan Krzysztof Jackowski, taki i tyle, nie. Więc niech Pan Bóg mu błogosławi, niech Pan Bóg go prowadzi, niech Pan Bóg go uratuje z tej ścieżki, przed którą mi czasem nakazuje dać mu ostrzeżenie, jakby, nie? Bo jest taki czas, jakby, że, ten, nie? że te ostrzeżenia nie są przypadkowe, bo ten czas jakby się kończy. Dlaczego? Dlatego są takie natchnienia we mnie, nie? Że czuję tam, że o, piąty ten, nie? Albo czuję teraz we wrześniu, że o, może jeszcze trzech biskupów będzie, tak? Albo czuję, że o, znowu Krzysztof coś tu robi, jak jeszcze dwa razy, to może być kiepsko, nie? Dlatego są te ostrzeżenia, żeby ludzie się ratowali, bo czas jest bliski. No i tyle. Dobra, to koniec tych filozofii. Wiedzcie, że przygoda z ptaszkiem nie była przypadkowa. Pierwsza i ostatnia w moim życiu. Jest to związane z duszą Dawida. Niech światło Chrystusa będzie zawsze z Dawidem. Ja tak się modlę zawsze, więc jeszcze raz to powtórzę. Niech światło Chrystusa będzie zawsze z Dawidem Żukowskim. Niech światło Chrystusa będzie zawsze z Dawidem Żukowskim. Niech światło Chrystusa będzie z Dawidem Żukowskim. Choć ja już wiem, że tam jest OK, ale dobra. Dobra, to Pozdrawiam cię Krzysztof. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. I najważniejsze. Zapomniałem, Boże, bo już tym wszystkim zapomniałem. Słuchajcie, yy, anulujcie subskrypcję. <laughs> anulujcie subskrypcję, słuchajcie. Chodzi o to, że także ja nie chcę tam nikogo atakować, ale yy, w duchu prawdy czuję się zobowiązany, żeby przedstawić te kilkadziesiąt swoich przykładów, kiedy zrobiłem to samo co Krzysztof i około kilkunastu, dwudziestu kilku przykładów gdzie zrobiłem to samo co Krzysztof ale dokładniej lepiej, albo szybciej albo z tym elementem prekognicyjnym tak co zostało udowodnione w przypadku Kacpra a w przypadku Dawida też miało to miejsce ale Pan Bóg tak chciał, że jedynym świadkiem tego był ateista, który teraz się zastanawia czy, czy to istnieje skoro on był świadkiem tego że powiedziałem właśnie, że Dawid będzie znaleziony za około dwa tygodnie, ale nie szybciej niż za 10 dni. I to jedno proste zdanie dotyczące Dawida Żykowskiego się okazało tak skomplikowane, że to już będzie na inne audycje. Więc przepraszam Was bardzo, ale będę musiał porównać taki kilkadziesiąt przykładów, bo taka jest misja kanału: dać świadectwo temu, co ja przeżyłem. Więc skoro Pan Krzysztof może dawać świadectwo to, co tam zrobił i inni to ten to ja to robię w kontekście do pana Krzysztofa. I jeśli ktoś nie chce burzyć sobie obrazu pana Krzysztofa, to no niestety no to niech nie ogląda. No. Jeśli Krzysztof słucha moich audycji pewnie nie, ale gdyby słuchał, nie? No to może zainteresuje go te 20 przykładów, gdzie ktoś nieznany z Polski zrobił to samo co on, tylko troszkę tam dokładniej czy. czy czy, czy dużo dokładniej, czy troszkę, bo to zależy, który przypadek, tak? Są różne przypadki, nie? A kilkadziesiąt razy to samo, nie? No i tyle. To co? Z Panem Bogiem! Cześć! Nie.